Po pokonaniu formalności związanych z rejestracją projektów do Legionowskiego Budżetu Obywatelskiego przyszedł czas na kolejny etap. We wtorek, tuż przed rozpoczęciem głosowania, zorganizowano publiczną prezentację wszystkich 12 projektów, połączoną z dotyczącą ich dyskusją. Przy pięknej, słonecznej pogodzie odbyła się ona w parku na tyłach miejskiego ratusza. Warunki do rozmowy panowały więc wymarzone. Każdy z projektodawców, pomysłodawców projektów do budżetu obywatelskiego ma możliwość opowiedzieć o swoim projekcie, a też mieszkańcy mają okazję do zadania pytań. Wydarzenie jest transmitowane na żywo, w związku z czym każdy z mieszkańców będzie mógł zarówno obejrzeć w tym konkretnym momencie tą prezentację, jak również w momencie podejmowania chociażby decyzji o tym, na który projekt zagłosować. Jednocześnie poprzednio prosiliśmy mieszkańców o zgłaszanie swoich pytań do konkretnych projektów na naszym profilu facebookowym. Choć miejscy urzędnicy zrobili co mogli, pierwsza edycja budżetu obywatelskiego gminy Legionowo mocno rozciągnęła się w czasie. Zawiniła, jak to się mówi, siła wyższa. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i coś, co miało się zdarzyć rok wcześniej, realizujemy teraz. Ale co najważniejsze, w tej pierwszej edycji nie zabrakło chętnych osób, organizacji, które złożyły projekty do oceny i te projekty będą teraz przedstawione mieszkańcom, którzy będą najbliższe tygodnie mieli na to, żeby zagłosować i wybrać te, bo trzeba się zmieścić w określonej kwocie, które zostaną zrealizowane, czyli te, które uważają oni za najbardziej istotne dla swojej lokalnej społeczności. Legionowskie głosowanie ruszyło 16 czerwca. Przez pierwsze dwa dni, głównie za pośrednictwem internetu, wzięło w nim udział kilkuset mieszkańców. Głosowanie elektroniczne jest dostępne 24 godziny na dobę, to znaczy właśnie już minutę po północy można oddać swój głos. Natomiast w trzech punktach stacjonarnych będzie można wrzucić do specjalnie przygotowanych urn karty do głosowania. Te punkty to centrum komunikacyjne, w poczytalni będzie się znajdowała jedna z nich, atrium ratusza miejskiego oraz filia numer 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Jeśli chodzi o wcielanie w życie wybranych przez Legionowian projektów, na wyniki głosowania czekają w ratuszu bez obaw. Po części dlatego, że inwestycyjna współpraca z mieszkańcami to dla urzędników nie pierwszyzna. Mamy już doświadczenie w realizacji projektów razem z mieszkańcami. Od wielu lat realizujemy tak zwaną inicjatywę lokalną, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać swój projekt, potem gmina go realizuje. Filozofia budżetu obywatelskiego jest troszkę inna, ale nasi mieszkańcy już się nauczyli, że mogą liczyć na miasto, że mogą wspólnie z nami realizować projekty i cieszę się z tego, że mimo, że nie mamy obowiązku w naszym miejskim budżecie zapisać budżetu obywatelskiego, na to się właśnie zdecydowaliśmy. W pierwszej edycji Legionowskiego Budżetu Obywatelskiego jest do rozdysponowania 500 000 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja wybranych przez mieszkańców projektów nastąpi w przyszłym roku.